Siema, ja jestem Jarek i dzisiaj nauczę Was kolejnego grinda, jakim jest Smith. Smith to podstawowy grind, którego wypadałoby się nauczyć od razu po fiblu. Też katujcie go w stronę backside, czyli tą piętami do murka. Trick wygląda tak, że podskakujecie i tym razem musicie wskoczyć na murek i wykonać grinda przednią częścią deku, a nie tylną, jak było to w przypadku fibla. Przed katowaniem tego triku musicie znaleźć sobie odpowiedni do tego murek, na który umiecie pewnie już wskoczyć, oraz powinien się dobrze ślizgać, by trik wykonywał Wam się łatwiej. Mówiłem to już w poradniku do czystego fibla, dlatego jeżeli tego nie widzieliście, zachęcam do obejrzenia, ale warto przypomnieć sobie tę wiadomość, ponieważ jest to bardzo ważne. By wykonać smitha, tak samo jak przy fiblu, podjeżdżamy pod murek, uginamy odpowiednio nogi i teraz wyskakujemy z tą różnicą, że musimy wskoczyć tylnym kółkiem na murek, a nie klinować się tutaj na kątowniku. Teraz, gdy już jesteśmy w takiej pozycji, trik wykonujemy tak samo jak fibla, czyli nie ruszamy ciałem niepotrzebnie, utrzymujemy jedną pozycję i następnie odskakujemy. Bardzo ważne jest to, by przy katowaniu smitha dobrze wskoczyć. Czyli jaki to jest dobry wskok? Taki, że nasze kółko tylnie znajduje się dosyć blisko kątownika, lecz nie na nim, ponieważ możemy się wtedy poślizgnąć, a przednie kółko i nasz dek znajduje się na kątowniku, ponieważ gdy on będzie się znajdować obok, może się nie poślizgnąć, ponieważ nie jest wtedy cały na kątowniku. Dlatego pamiętajmy, by być podestem zawsze na kątowniku, a nie na betonie. To byłby już koniec odcinka dotyczącego smitha. Mam nadzieję, że uda Wam się go wykatować. Jeżeli macie jakieś pytania, zadawajcie je w komentarzach, na pewno na nie odpowiem. W następnym odcinku nauczę Was kolejnego grinda, jakim jest 50-50.